Umiłowani siostry i bracia, pątnicy, którzy pieszą przyszliście na dzisiejszą uroczystość wraz z waszymi duszpasterzami i ci, którzy przyjechaliście swoimi pojazdami, wszyscy zgromadzeni tu na tej uroczystości, bez względu na to, z jakiej odległości żeście przybyli. Czcigodni bracia kapłani, którzy przybyliście tu dzisiaj przede wszystkim, by służyć zgromadzonemu ludowi w konfesjonale. Drogi księże proboszczu, kustoszu tego sanktuarium maryjnego. To święto, Dzień Narodzenia Maryi, od lat 80. XVIII wieku, gdy przed istniejącym obrazem zaczęły się dziać sprawy niezwykłe, gromadzi zawsze duże ilości wiernych. Gdy się rozejrzymy dookoła, możemy i dzisiaj spostrzec dużą liczbę tych, którzy przyszli na odpust do Koziebrót. A w 1880 roku zapisano: miejscowość ta słynna w całej okolicy z cudownego obrazu Matki Boskiej ściąga corocznie w dzień narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września około 20 tysięcy pątników z całej okolicy. Od wieków pielgrzymujemy do Maryi. Raz nas jest więcej, innym razem mniej. Zależy to od różnych okoliczności. Ale zawsze, zawsze idziemy do Koziebrót, bo mamy po co tu przychodzić. Idziemy do Matki. Na każdą uroczystość Kościół przeznacza czytania Pisma Świętego, które mają nas w tę uroczystość wprowadzić, w jej temat, i stanowią przedmiot rozważania w czasie tej uroczystości, a to rozważanie ma nas przygotować do godnego przeżycia Eucharystii, gdy Jezus Chrystus pod postacią chleba i wina zjawia się na ołtarzu, potem jest odnoszony wokół Kościoła w procesji eucharystycznej i na koniec udziela nam swojego błogosławieństwa. Wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii świadczą o Maryi, no bo to jej uroczystość, że jest ona człowiekiem tak jak każdy z nas, że przez ludzi działa Pan Bóg, jak to słyszeliśmy u świętego Pawła Apostoła w drugim czytaniu, że Maryja i jej oblubieniec Józef zostali powołani przez Pana Boga do tego, by spełnili swoją odpowiednią rolę w stosunku do posłanego na ziemię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ze względu na to, że Maryja miała być matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego ona miała urodzić jako niewiasta, zachował ją Pan Bóg już od momentu poczęcia, od grzechu pierworodnego. I urodziła się też jako niepokalanie poczęta i jako niepokalanie poczęta została wzięta z ciałem i duszą człowieka ze względu na zasługi tego Syna, którego była matką. Przez cały czas
swojego życia ziemskiego, pomimo że była uprzywilejowana, pomimo że była matką Jezusa Chrystusa, jednak przeżywała po ludzku różnego rodzaju sprawy, które były związane z jej codziennym życiem. Ale ze względu na to, że jej wola człowieka wybranego, zawsze zgadzała się z wolą Bożą. Dlatego mówimy, do końca pozostała niepokalanie poczęta. Przychodzimy dzisiaj tutaj, żeby w szczególny sposób uczcić ją. Ale oprócz tego, że chcemy ją uczcić, przyszliśmy jej i podziękować, że ciągle jest naszą orędowniczką, pośredniczką i pocieszycielką. Ale musimy sobie uświadomić, że przychodzimy dzisiaj tutaj do matki i żony, bo taką rolę spełniała w świętej rodzinie. Jak nam opisuje dzisiejsza Ewangelia, ta rodzina, jak wspomniałem już, miała swoje problemy. Każda rodzina ma swoje problemy. Nawet święta nie była od nich wolna. Kłopoty świętej rodziny związane były z tym, że syn, który miał się narodzić, stał się człowiekiem nie przy pomocy człowieka, tylko za sprawą Ducha Świętego. I dlatego zarówno dla Maryi, jak i dla Józefa nie do końca te sprawy były zrozumiałe. Maryja dowiedziała się o tym, że będzie matką Syna Bożego już w momencie zwiastowania, gdy jej to objawił anioł. Ale to była jej tajemnica. Ona nie wiedziała, jak tę tajemnicę przekazać swojemu oblubieńcowi, świętemu Józefowi, żeby on to zrozumiał, żeby on to pojął. No bo jak? Zwyczajny człowiek ma on swoją oblubienicę i ona mu przychodzi: z Ducha Świętego poczęłam, opowiada. Trudne to jest do zrozumienia. Dlatego nie dziwimy się temu, że ona mu tego bezpośrednio nie powiedziała, co się zdarzyło przy zwiastowaniu. Dlatego Józef, gdy zobaczył, że ona jest w ciąży, był zaniepokojony. Nie wiedział, co się dzieje. Mówi Ewangelia, że Józef był sprawiedliwy, dlatego zachował spokój. Dał sobie czas i w tym spokoju i w czasie modlił się. I był owoc jego modlitwy. Oto przychodzi do niego anioł we śnie i powiada: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od grzechów. Teraz dla Józefa jest wszystko jasne. Idzie i zdawać by się mogło, ze spokojem spełnia swoją rolę, ale ze spokojem w tej dziedzinie. Bo jeszcze razem z Maryją musieli przeżyć wiele trudnych sytuacji
dla nich obydwojga, ale potrafili pełnić tę rolę, do której ich Pan Bóg powołał. Potrafili pełnić wolę Bożą. Potrafili zachowywać się według tego, co objawiła Maryja w czasie zwiastowania. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zupełnie możliwe, że Maryja tego nauczyła świętego Józefa, bo potem, gdy on był świadom, co się dzieje, ona najprawdopodobniej mu to wszystko opowiedziała, co się działo w czasie zwiastowania. Dlatego z pokorą, która im kazała uświadomić sobie, że Bóg wie, co robi, znosili wszystko, a przede wszystkim sprawowali opiekę i wychowywali Jezusa, Syna Bożego. Co to wszystko, najmilsi, znaczy dla nas? Jest to okazją do refleksji nad naszym postępowaniem. Bo nieraz drobne nieporozumienia rodzinne wytrącają nas z równowagi. Potrafimy sobie zgotować chwile piekielne. I wydaje nam się, że w ten sposób załatwimy sprawę. Jeżeli ktoś jest niewierzący, to może inaczej nie potrafi. Ale dla człowieka wierzącego droga to przede wszystkim zachować spokój, modlić się i czekać anioła, który przyjdzie z dobrą nowiną. Z dobrą nowiną rozwiązania. Może przyjdzie w postaci przygodnie spotkanego człowieka, spowiednika, rekolekcjonisty, dyskutanta, dobrej myśli, która powstanie w naszym umyśle, ale musimy być jednego pewni, że gdy się modlę, to na pewno przyjdzie. Rzecz w tym, bym miał w sobie tyle pokory, żebym potrafił wysłuchać, przyjąć i skorzystać. Dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami jeszcze jeden problem. To jest problem sumienia. Józef był człowiekiem sumienia. Gdy jeszcze nie rozumiał, co się stało z Marią, to mógł według ludzkiego prawa oddać ją na zniesławienie, na ukamienowanie. Na to pozwalało prawo. Więcej, prawo to nakazywało, ale sumienie Józefa nie pozwoliło mu tak postąpić. Słyszeliśmy, iż ewangelista nazywa go człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Dzisiaj dyskutuje się nad tym, co stosować w życiu. Prawo przez ludzi ustanowione, czy postępować według sumienia? W rozważaniu na ten temat niech nam, ludziom wierzącym,
pomoże święty Jan Paweł II, gdy w 1995 roku przemawiał do nas, u nas w Polsce, w Skoczowie. I święty Jan Paweł II wtedy powiedział: Polska woła dzisiaj o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. W myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Być człowiekiem sumienia, mówi dalej święty Jan Paweł II, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa Prawdy i Życia, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju w naszych rodzinach i społecznościach, w których żyjemy i w całej naszej